Do kościoła ludzie wpadli też, do tego kościoła Świętego Krzyża, i tam za nimi wpadło to olmo. Ja oberwałam wtedy, kiedy już wychodziliśmy. Wychodziliśmy przez... Dostałam pałą. Bałam się. Nie zdążyłam się chyba przestraszyć. To raczej byłam zaszokowana tym, że biją. Był taki przestrach. Co teraz będzie? Co będzie? Dlaczego jest taka konfrontacja i co będzie? Taka niepokój, nie wychodźcie z domu, nie będzie zgromadzeń, uważajcie. A z drugiej strony nie wolno postępować z naszymi dziećmi. Że oni jakby wywalczyli ten ustrój. Aż pomalutku zaczęło do nich docierać, że istnieje jakaś, jak powiem, linia przewodnia tego rozumowania i że to jest bardzo celowe i że to czemuś służy. No, tak dalej, tak. Ja nie chciałam tego, żeby w mojej redakcji było potępienie studentów za historię z dziadami. Wiesz, i powiedziałam na zebraniu partyjnym, że nie popieram tej polityki, gdyż jest to czysty nacjonalizm i antysemityzm. A oni się zarzekali, że nie są antysemitami. Ja im wtedy wyliczyłam tych kolegów, których wraz ze mną zwolniono z redakcji i którzy byli Żydami. Nie zwolniono za moje poglądy, a ich za pochodzenie. Ja nie zapomniałam, kto chodził.